na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie test nowości, taki trochę haul zakupowy. Część rzeczy Wam pokażę. Częściowo rzeczami zrobię makijaż, przetestujemy sobie. Niektóre rzeczy już testowałam raz czy dwa. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zacznijmy, słuchajcie, od bazy. Ja mam tutaj taką bazę, która zbiera dobre opinie za granicą, w Stanach. Jest to baza firmy Strivectin Anti-Wrinkle Line Blur Factor. Tak się konkretnie nazywa. Ona właśnie ma likwidować linie mimiczne, ukrywać linie mimiczne. Tubeczka wygląda tak. Czyli ona generalnie ma wypełniać i jakby sprawiać, że wydają się mniej widoczne załamania skóry, czyli po prostu zmarszczki. I to nawet głębokie zmarszczki. I zapobiega jakby odkładaniu się makijażu, podkładu w tych załamaniach skóry. I mówiąc prosto, ma się nam makijaż nie ciastkować. Bardzo lekka, jest o bardzo lekkiej formule, pozwala skórze oddychać, ma przedłużać trwałość makijażu. Także dobrze, założymy sobie tą bazę. Taki dzióbek ma ta tubeczka, fajny w ogóle ma kolor. Ona chyba w Polsce niestety nie jest dostępna. No, czuć, że ona jest taka trochę silikonowa. Ja nie przepadam za bazami silikonowymi, ale zobaczymy. Skoro ma wypełniać i wykładać zmarszczki, to według mnie powinna to samo robić z porami. Działaj, bazo. Kolejną rzecz, której dzisiaj niestety nie użyję, będzie to rozjaśniacz do podkładów firmy Catrice Prime and Fine Makeup Transformer Drops. I słuchajcie, to jest taka tubeczka, w ogóle dopiero później tutaj doczytałam, że on jest polecany do każdego podkładu, ale firmy Catrice. Także nie wiem, jak będzie współpracował z resztą podkładów. Pokażę Wam tylko kolor. Właśnie co mnie zaciekawiło, że on nie jest taki typowo biały, jak ten primer, znaczy ten mikser z NYXa, ale ma taki delikatnie mleczny kolor. Wydaje mi się jednak, że on jest troszeczkę mniej napigmentowany niż ten NYX. Nie mam pojęcia jeszcze, czy on będzie zmieniał konsystencję podkładów. No miejmy nadzieję, że nie. On taki się robi w pewnym momencie, znaczy wysycha po prostu. Robi się suchy. Także chcę Wam to pokazać. Ja go kupiłam na jakiejś dużej promocji w Naturze. I tak, słuchajcie, jeśli chodzi o podkłady, to ja mam trzy nowości. Jedną droższą, dwie tańsze. Zacznijmy od tej droższej. Jest to mój niegdyś ukochany podkład z Lancome, Tone Miracle. Ja nieraz malowałam się nim w filmikach, jak zresztą zaczynałam YouTube, to właśnie do niego mam sentyment, bo go wtedy często używałam. Jest to podkład rozświetlający, nawilżający. Kupiłam go ponownie, ja mam odcień 01, bo on w ogóle ma bardzo słabe odcienie. Tamten poprzedni ma 01, ten natomiast kupiłam w kolorze 010, w razie czego będę mieszać. I one się utleniają niestety dosyć znacznie, co jest ogromnym minusem. Także ten podkład zupełnie nie wygląda na twarzy tak, jak wygląda tutaj. A tutaj widać, jak on ma piękną poświatę w sobie. Właśnie za to go cenię, że on tak wygląda bardzo naturalnie i pięknie rozświetla skórę. Jest taki bardzo komfortowy w noszeniu. Nie jest za to jakiś mega długotrwały, ale też nie to, że trzyma się źle. On ma teraz nowy wygląd, zobaczcie, maskówkę nową, tamta była przezroczysta, więc wydaje mi się, że troszeczkę jego formuła mogła się zmienić. Właśnie nie mogę znaleźć starego opakowania, żeby sobie porównać. No spisuje się po prostu świetnie, ale nie będę go teraz używała. Mam jeszcze dwa podkłady. Kupione, jeden jest kupiony na tej promocji Rossmanowej. Jest to firma Bell Hypoallergenic Lightening Makeup. Czyli jest to podkład, który ma nawilżać, optycznie wygładzać i pokrywać niedoskonałości. Nadaje skórze zdrowy, świeży wygląd.
No taki po prostu lekki podkład. Byłam go strasznie ciekawa. On jest niestety chyba tylko w 3 odcieniach dostępny. Ja mam 01 Light Beige. Ten najjaśniejszy. Tak wygląda odcień, ale on też się trochę utlenia, ale to może dla mnie trochę lepiej. Dwójeczka, oglądałam czyjś filmik właśnie z tym podkładem. Nie wiem, czy Hani właśnie z kanału Digital Girl i u niej się bardzo utlenia ten podkład. Także zdecydowałam się na jedynkę. Miałam go raz na twarzy, być może zrobię jego test. Zapowiada się całkiem fajnie. I trzeci podkład, jaki posiadam, który będziemy sobie prawdopodobnie dzisiaj testować, chociaż ja już od razu mówię, że go miałam ze 2 razy na twarzy, jest to podkład Essence, nowość, Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow z kompleksem witamin i z wodą żurawinową, Cranberry Water. Byłam w kolorze najjaśniejszym, 10 Fresh Ivory, on się też trochę utlenia. On ma bardzo ciekawy kolor, powiem Wam szczerze. Właśnie ma w sobie taką nutę szarości i mi się wydaje, że to sprawia, że on się dopasowuje do mojej skóry, chociaż jest troszkę za ciemny. Także zaczniemy sobie makijaż od tego podkładu. Ja będę go nakładała gąbeczką Vibo. Podkład jest w szklanej buteleczce. Tak dosyć fajnie wygląda jak na firmę Essence, bo Essence to raczej taka taniusia firma jest. No i zobaczymy. Konsystencję ma taką, no nie za rzadką, powiedziałabym. Pachnie tak delikatnie, trochę tak, no tak kosmetycznie, trochę kremowo może. To jest ten odcień. I nakładamy. On jest taki dosyć gęstawy się wydaje przy nakładaniu. Podkład, który trzeba troszkę wpracować w skórę. Nie jest taki leciusieńki, jak do jakich ja jestem przyzwyczajona, tych takich lekkich podkładów właśnie rozświetlających, które to same się wtapiają w skórę. Troszeczkę trzeba go wpracować. Jedna warstwa, jak widzicie, albo nie daje zbyt dużego krycia, ale ładnie wyrównuje koloryt. Ja sobie go oczywiście jeszcze dołożę za chwilkę. Nałożyłam. Strasznie ciemno tu wygląda w tej kamerze. No tutaj na żywo nie jestem taka ciemna. Owszem, on jest dla mnie trochę za ciemny, ale powiem Wam szczerze, no i on sporo się utlenia, ale utlenia się do takiego naturalnego koloru, co sprawia, że cera wygląda bardzo ładnie, naprawdę, bo ja Wam mówię, już używałam i cera wygląda bardzo naturalnie, po prostu ja muszę sobie dekolt i szyję bardziej przybrązowić przy nim. Natomiast dziewczyny takie bardzo bladolice, no to raczej trzeba było go mieszać właśnie z jakimś takim mikserem rozjaśniającym, bo on jest taki dosyć ciemny, ale powiem Wam szczerze, że na tej bazie on świeci się, to może duże słowo, ale tak mniej troszeczkę odbija światło w taki bardziej kontrolowany sposób, chociaż bez bazy wygląda bardzo ładnie. Z takich pierwszych wrażeń, o których Wam mogę powiedzieć, to jest to, że on delikatnie lubi mi wchodzić tutaj w załamania. W sumie to niewiele podkładów to robi tak naprawdę. On troszeczkę mi wchodzi, ale nie jakoś strasznie. A tak to jest to bardzo przyzwoity podkład moim zdaniem, za bardzo dobrą cenę. Jak ta baza działa na pory? No nie wiem, czy one są mniej widoczne. Ciężko powiedzieć, ten podkład trochę odbija światło, więc siłą rzeczy one będą trochę bardziej widoczne niż przy cerze, która jest zmatowiona. Mam tutaj kolejną nowość, kupioną na tej promocji Rossmanowej. Jest to takie duo z Max Factora, Miracle Glow Duo Pro Illuminator w kolorze 10 Light. Jest chyba jeszcze jeden odcień, ciemniejszy.
Trochę w ciemno to kupowałam, powiem Wam szczerze. Zastanawiałam się, co to właściwie jest, czy to jest taki korektor i rozświetlacz. Wzięło mnie teraz, słuchajcie, na wiosnę na taki bardziej mokry look na policzkach, żeby ta skóra była rozświetlona tak bardziej na mokro niż na sucho. I tak sobie szukam tych takich mokrych rozświetlaczy, które niekoniecznie muszą być w kremie. Niektóre rozświetlacze mają takie fajne konsystencje, że nie są do końca jakby kremowe, nie są też do końca suche. Stila ma taki rozświetlacz, chyba w kolorze Kitten, który niestety jest niedostępny w Polsce, ale myślę nad nim intensywnie, czy sobie nie zamówić. Maksineczka była nim zachwycona, pokazywała w którymś ze swoich filmików. I ja już raz, słuchajcie, użyłam tego kosmetyku i okazało się, że to nie jest korektor, to znaczy to jest może trochę korektor, a trochę taki rozświetlacz, który ma udoskonalać cerę. On trochę zakrywa, a trochę też odbija światło. Tylko jeden taki mankament, on jest taki, no może nie jest do końca, bo on nie jest tłusty za bardzo, jest kremowy, nie jest tłusty, ale trochę tak może za sucho, troszeczkę jest pod oczami. Zaraz sobie go przetestujemy po raz drugi. Tak wygląda ten kolor. Użyję go po prostu zamiast korektora. Nie jest taki jak niektóre korektory, szczególnie właśnie w takiej formie stałej, że one się tak jakby pod wpływem ciepła stają takie mocno kremowe. On jest taki troszeczkę właśnie suchawy, także jak trochę za nisko z nim tutaj zejdę, to widać takie delikatnie, jakby delikatnie przesuszoną cerę, którą mam obecnie. Jest to widoczne oczywiście tylko z bliska, ale no coś w tym jest. Natomiast sam efekt, jak sobie tak tutaj rozświetlę skórę, wygląda bardzo fajnie. Fajnie rozświetla twarz. Widać, że no, twarz wygląda naprawdę tak świeżo i zdrowo. Nie wiem, jak to będzie widoczne tutaj w tym oświetleniu. Nałożę go pod drugie oko. No dobra, nałożyłam go już. I słuchajcie, mam go chyba ze 3 minuty, ale no, delikatnie mi na razie wszedł tylko w te takie główne jakby załamania, tak po jednym, z jednej po jednym stronki. Przetestujemy sobie teraz ten rozświetlający kolor. Zawsze obawiam się takich kosmetyków, że zdejmą mi podkład spod spodu. Zwykle tak się dzieje. Trzeba zdecydowanie więcej ciepła, żeby go wpracować w skórę. Właściwie nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. W kamerze wydaje się, że on mocno rozświetla, ale powiem Wam szczerze, że tak na żywo aż tak go nie widać. Jak w kamerze. Będę musiała się mu jeszcze poprzyglądać więcej. Ale nie jest to taki efekt wow. Taki, jakbym sobie życzyła. Chyba sobie ściągnęłam troszkę tego korektora, tego rozświetlacza, który wcześniej nałożyłam. Poprawimy sobie. No nie wiem, słuchajcie. Muszę z nim trochę więcej popracować, chyba żeby wydać jakąś opinię. No tutaj go jakoś widać bardziej. Widzicie? On taki ma stonowany ten błysk. Nie jest taki super, super połyskliwy. No nie wiem, wolałabym chyba, żeby widać go było trochę bardziej. No ale okej. Kolejna rzecz. Tak naprawdę kupiłam na promocji w Rossmanie, ale to już chyba w zeszłym roku. I przyznałam się szczerze, że chyba może raz go miałam na twarzy. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Gdzieś go wrzuciłam i zapomniałam. Jest to puder z Vipo, banana. Zawsze się go obawiałam, że on będzie taki płaski, matowy, bo on ma za zadanie matowić twarz. Natomiast nie jest tak do końca. On nie jest taki właśnie płaski, nie jest właśnie taki płaski mat.
I stwierdziłam w sumie, jak go użyłam ostatnio, że nie jest to taki najgorszy puder, że nawet jest niezły, bym powiedziała. Co prawda nic nie mogę powiedzieć na temat matowienia skóry, ale jak nakładam go taką delikatną warstwą pod oczami, no to jest całkiem w porządku. Zobaczcie, od razu trochę zgasił ten błysk, który dał nam tamten korektor rozświetlacz. Myślę, że jednak, że każdy puder by to w jakimś tam stopniu zrobił, ale nie widać go tak gołym okiem, pod tym okiem. Utrwalę sobie troszeczkę też podkład, chociaż jest to podkład z tych, który od razu mam wrażenie, że jak go zagruntuję, to będzie wyglądał zbyt ciężko. Wiecie co, nie bardzo mi się podoba to duo. Bo ja je po prostu widzę. Tak jakoś mi się osadza na teksturze skóry. A tak nie powinno być. No dobra, i słuchajcie, naprawdę, zobaczcie, ten puder nie zmatowił tak całkowicie twarzy. Ona tak delikatnie odbija światło. No jest takie całkiem przyzwoite, powiedziałabym. I co, z takich nowości rozświetlaczowych, to co prawda nie jest z Rossmana, jest z Sephory, ale mi po prostu zauroczyła ta, to jest ośmiorniczka. Na pewno kojarzycie tą serię. To jest Taco Glowing Stick. W kolorze Gold Glow. Tak, to jest Tony Moly. Znacie na pewno tą serię tych ośmiorniczek śmiesznych. Moi dzieci już się czają na to opakowanie i pytają się mnie, kiedy mi się skończy ten kosmetyk, ale obawiam się, że niestety takie kosmetyki nie kończą się nigdy. Także wiecie, no. Właśnie jest to taki kremowy rozświetlacz. On, słuchajcie, też nie daje takiego nie wiadomo jakiego rozświetlenia. Ja już go używałam. Ale i tak bardziej odbija światło niż ten poprzedni. On jest bardziej w takim kolorze szampańskim. Różowym może nie, chociaż tu się wydaje taki różowy. Tego tutaj tak nie widać. Natomiast na pewno ten jest bardziej złoty. Dołożę go sobie troszkę, ale ja też to zawsze robię z takim, z duszą na ramieniu, bo boję się, że mi się ten podkład po prostu zetrze spod spodu. No i tak się oczywiście stało. Ładniej rozświetla to ośmiorniczka, zobaczcie, niż to duo. Aczkolwiek to już jest chyba trochę za dużo, słuchajcie. Także nakładam to specjalnie dla Was. Normalnie bym chyba tego nie zrobiła. Ale to też nie jest taki efekt wow, jaki bym sobie życzyła. Nie, muszę trochę korektora, słuchajcie, jeszcze tutaj na te czerwone punkty teraz nałożyć. No dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Aha, z takich nowości. Aha, jeszcze mam jeden rozświetlacz, słuchajcie. W sumie to trochę żałuję, że go kupiłam, ale zobaczcie, jak on daje. Odbija światło super, tak się tutaj przynajmniej wydaje. Jest to Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder w kolorze Precious Petals. Rozświetlacz ten wygląda tutaj pięknie, natomiast znowu mam ten problem, że on jakby nie do końca się nadaje jako rozświetlacz, bo nie wiem, czy oglądałyście filmik, w którym kupiłam ten Master Chrome z Maybelline i on jest właśnie taki lekko różowy i nie jest to taki typowy rozświetlacz według mnie, ale też nie jest róż, więc tak trochę nie wiadomo, jak go używać. Taki ma właśnie odcień. Zaraz Wam go tutaj pokażę. No właśnie, on jest taki trochę różowo-złoty. Wiecie, to taki trochę różo-rozświetlacz jest, a nie do końca mi o to chodziło. Mógłbym mieć kolor szampański, wydaje mi się, że wtedy byłby świetny. Także chciałam Wam tylko pokazać, jak marka Wet n Wild jest dostępna w naturze. Ale z takich kosmetyków nowych z Rossmana mam jeszcze bronzer z Lovely. Właśnie to jest nowy kolor. Jest to Creamy Chocolate Deep Matte Face Bronzer. Creamy Chocolate. Chyba ten drugi, który mam, to jest Milky Chocolate. I tak. Zobaczcie, on jest bardzo jasny. On dla niektórych to chyba w ogóle mógłby być pudrem. I tak się właśnie zastanawiam, czy on będzie widoczny na cerze. Bo ja zawsze szukam takich kosmetyków, które będą
jakby łatwe w użyciu, które nie będą zbyt ciemne. Wiadomo, będzie można się rano szybko pomalować, trach, ciach, ciach i bez żadnych problemów wyjść do pracy i delikatnie tylko podkreślić kości policzkowe, delikatnie bardzo się przybrązowić, żeby tak się nie rzucać w oczy. No czasami właśnie chcę tak zrobić coś na szybkiego, więc dlatego wzięłam ten bronzer i zastanawiając się przy tym, czy on w ogóle będzie widoczny. Zapach ma chyba ładniejszy niż tamten bronzer. Taki mi się bardziej kokosowy wydaje. Dobra, bierzemy pędzelek i zacznę go nakładać. I zobaczymy, czy on w ogóle będzie widoczny. I na pewno będę musiała to sprawdzić w świetle dziennym, dlatego że w tych lampach to podejrzewam, że nie będzie na pewno widoczny. Niestety właśnie te światła studyjne mają to do siebie, że trzeba się trochę mocniej pomalować, żeby to ładnie wyglądało. Widzę, że przez to duo z Max Factora wszystko mi się tutaj teraz ciastkuje. Nie pasuje mi ten kosmetyk. Nie myślałam, że będzie aż tak źle, ale no niestety. Nie, coś tam go widzę, słuchajcie. Bo jakbym Wam tak słocza zrobiła, to on jest jednak dosyć jasny. Nie jest taki super napigmentowany, chyba go tutaj nie zobaczycie, albo może bardzo delikatnie go będzie widać. Ja sobie zaraz jeszcze, tak jak mówię, ocenię w świetle dziennym. Podejrzewam, że dziewczyny o porcelanowej karnacji mogą być zadowolone. Oglądam go w świetle dziennym właśnie, ale jest trochę z tej strony, słuchajcie, za duże słońce, więc ciężko mi powiedzieć, ale trochę go widać. Powiem Wam szczerze, że coś czuję, że będę z niego zadowolona. Rzeczywiście będzie to taki dzienny bronzer, ledwo widoczny, takie dni, kiedy ja nie chcę się mocno malować. No może potem dam Wam znać, jak to w rzeczywistości wyszło. Dalej, słuchajcie, mam tutaj takiego maluszka. Jest to róż z My Secret, blusher, po prostu róż. Jest on w kolorze 102, oczywiście kupiony w naturze, bo marka My Secret jest dostępna w naturze. Jestem tym kosmetykiem zachwycona, w tym sensie, że no jest taki niepozorny, ja go w ogóle jeszcze chyba kupiłam na jakiejś dużej promocji. Daje taki efekt, to jest taka brzoskwinia, można by było powiedzieć. Delikatnie rozświetlający, jest to raczej taki blady róż, nie wiem, czy byłby widoczny na ciemnych karnacjach. Gdzie on jest? Tutaj jest, tak. Delikatnie rozświetla, ożywia cerę, właśnie uwielbiam takie brzoskwiniowo koralowe, lekko ciepłe barwy, właśnie szczególnie na wiosnę i lato do opalenizny. Nałożymy go sobie. Ja już wiem, że on no po prostu jest to fajny róż. Jest bardzo, bardzo przyjemny. Delikatnie właśnie rozświetla. Chociaż tych moich policzków to ja już niestety nie jestem w stanie uratować niczym. Także dobrze, że nie widzicie mnie z bliska. Oczywiście na koniec, jak nie zapomnę, to Wam się trochę przybliżę. Bardzo fajny, naprawdę róż na wiosnę, lato. Gorąco Wam polecam. No i oczywiście taniutki, fajny taki, no po prostu fajny. Co ja tutaj, czy ja mam coś jeszcze do twarzy? Aha, jeszcze jedną rzecz mam do twarzy, słuchajcie, bo no właśnie miałam do wyboru albo wypróbować ten bronzer z Lovely, albo nowość z firmy L'Oreal, właśnie też to jest skupione na promocji w Rossmanie, seria Infallible. Jest to taki podkład w sticku do konturowania. I to jest chyba najciemniejszy kolor, 200 Honey. Ciepły, brązowy odcień. Zresztą, co ja będę mówić, ja Wam to po prostu pokażę. Ja już sobie go raz próbowałam. On, bo tak jak widzicie, ma dosyć ciepłą barwę. Mógł być delikatnie chłodniejszy, ale ujęła mnie jego konsystencja.
Bardzo łatwo się go rozblendowuje beauty blenderem, troszeczkę ciężej takim zbitym pędzlem. Ale generalnie łatwo się go blenduje. Właśnie nie daje płaskiego, takiego matowego wykończenia, tylko takie lekko satynowe. W ogóle nie jest tłusty. Absolutnie nie jest tłusty. Zastanawiałam się jeszcze nad jasną wersją, którą stosowałabym tutaj jako podkład, ale trochę się boję, że będzie się zachowywał podobnie właśnie jak ten korektoro-rozświetlacz, że właśnie będzie widoczny na tych takich bardziej suchych partiach, chociaż powiem Wam szczerze, że do tłustej skóry to może być coś fajnego, także no nie wiem, zastanawiam się jeszcze. W każdym razie to jako kosmetyk taki lekko przybrązawiający wygląda bardzo fajnie, właśnie nie jest za ciemny, jest wręcz dosyć jasny, bym powiedziała, także na tych ciemnych karnacjach to w ogóle nie wiem, czy byłoby go widać. No ale jak na razie, powiem Wam szczerze, po jednym użyciu jestem na tak. Zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądało.